Siemanko, z tej strony Bernacki w fotografii. Witam Cię w dzisiejszym materiale nieco innym, ponieważ zaczynającym się już w domu lada momenta ruszam na rajd Wikinga. Dzisiaj, jutro będą dwa dni na pełnych obrotach, więc będzie się działo. Zapraszam do oglądania materiału. Będziemy gwiazdami na akcji. Ale te rajdy to są naprawdę jak choroba. Trzy, jeden rok. Tylko dlaczego nigdy rola nie robi? Proszę bardzo, właśnie zaczynam. O 16 godzinie zaczynamy prolog i póki co pogoda deszczowa, więc będzie ślisko. Chłopaki tutaj już pozdrawiają, aby do 10 rally team. Przy twoich warunkach fizycznych? Nie oszukuj mnie, ja też coś tam jeszcze. Ja też coś tam pojeżdżę. Kolejna załoga stamtąd przyjechała i mamy kolejną załogę.
drugi dzień. My już po śniadaniu, więc wybieramy się na odcinki specjalne i zaczynamy ten rajd. Na serwis? Nie, do domu. Chyba trzeci wyjazd na Dobrocinie teraz. Prawdopodobnie z tego co słyszałem, to coś się dzieje gdzieś na zakręcie w Lasku. Ewidentnie coś się tam dzieje. Jak widzicie, no rajd jest strasznie wolny pod względem tego, jak przechodzą po prostu kolejne przejazdy. Jest dużo wypadków. W sumie teraz idę, bo i tak na razie jest rajd przerwany. Także możecie zobaczyć, jak to wygląda. Jakie to są warunki? Warunki są rajdowe po prostu. Nie ma co w sumie narzekać, bo na to jestem przygotowany. Więc idziemy zobaczyć, co tam się dzieje. To właśnie najlepiej lubię w rajdach. Odcinki uliczne, asfaltowe, które idą po prostu przez jakąś miejscowość. Z reguły mniejszą, ale ma to swoje uroki. Najmocniej przyjęte. Tak, jednak. Nie, to Mazdo to jest masakra. Tam spod nie ma chyba, nie? Nie, w ogóle zawieszenie całe. A jodłownik jak? Też jest ślisko. Ślisko, ale, nie? Ale też... Tam się człowiek spodziewa. No, a tu się nie spodziewa właśnie z tej strony. Thank you.
po rajdzie. Jak mogliście widzieć, było naprawdę fajnie, mega ciekawie. Wypadków było dzisiaj sporo, ale no po prostu takie są rajdy. Jeśli podobał Ci się ten materiał, no to łapka w górę, subskrypcja obowiązkowo oraz będzie mile widziany komentarz, a nawet jakieś zapytanie, czy też może porada. Dzięki za obejrzenie całego materiału i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!